gościem mojej figury TV jest dziś Paweł Januszewski, mistrz Europy z Budapesztu z 1998 roku, a było to w biegu przez Spłotki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Pawle, co się robi przez Spłotki? No, przez Spłotki generalnie się biega. Ja wiem, jak mantrę ludzie powtarzają, że oni skaczą albo że ja skaczę przez Spłotki. To taka mała różnica. Jak się skacze, to z dwóch nóg, a ja biegnę, odbijam się jedną nogą, spadam na drugą. Dlatego to się nazywa bieg, tak żeby wyjaśnić takie arkana biegu przez Spłotki. Chciałem właśnie tak zdefiniować od razu na początku, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Dlaczego właśnie taka dyscyplina? Dlaczego zaczął pan biegać przez Spłotki? Choć zaczynał pan przecież od biegów płaskich. Tak, zaczynałem od biegów płaskich, jak to w życiu bywa, zupełny przypadek i próba poszukiwania czegoś nowego. Ja rozumiem, że w kontekście biegania w ogóle na bieżni tam nie ma za dużych możliwości, aczkolwiek no, jest ta różnica między bieganiem płaskim a bieganiem płotków i tak się u mnie zaczęły płotki i po tych pierwszych próbach się okazało, że dosyć dobrze sobie z tym radzę i tak już jakby poszło. Przypadek, jeszcze raz przypadek, a już później to tylko konsekwencja. Amatorsko nie da rady tego sportu uprawiać. Czy można sobie biec płasko i co jakiś tam czas podskakiwać? No można co jakiś czas biegać i podskakiwać, no tak jakby to jest takie naturalne. Lekkoatletyka jest, no mówi się, że królowa, ponieważ jest taka naturalna, biegi, skoki, rzuty i tak dalej. No wszystko można, tylko pewnie na odpowiednio niższym poziomie. Chyba nawet wysokość płotków nie jest jakąś tam wielką przeszkodą. Mi przez całą na przykład karierę udało się, znaczy nie udało się przewrócić, albo udało się nigdy nie przewrócić na tych płotkach, także z tym sobie też można poradzić. W trakcie zawodów? Ani w trakcie zawodów się nie przewróciłem, ani nigdy na treningu się nie przewróciłem, także z tym sobie można poradzić bez żadnego problemu. Też jakoś specjalnie wysoki nie jestem, 1,80 m, to też nie jest dużo. Jak patrzyłem na konkurentów, z którymi przychodziło mi rywalizować, to byłem jednym z niższych, aczkolwiek jakby miałem wtedy dodatkową motywację. Im byłem niższy, tym chciałem bardziej jakby dokopać tym wyższym. No i gdzieś to się co jakiś czas sprawdzało. Pan się nie przewrócił nigdy w trakcie zawodów, ale zdarzyło się panu przewrócić płotek? Tak, parę razy kopałem w płotek. Bolesne doświadczenie? Nie wiem, bo to jest adrenalina. Jak się na adrenalinie cokolwiek robi, nie tylko biega, nie tylko biega przez płotki, cokolwiek innego robi, to myślę, że się nie czuje dopiero później. Ale nie, to nie jest jakiś taki problem, nad którym się trzeba zastanawiać, podejmując decyzję, czy się chciałby coś takiego uprawiać, czy nie. Nie zrezygnował pan z biegania. Biega pan amatorsko, widziałem pana na Onderun chociażby. No tak, staram się być wiarygodnym, bo jestem w tej chwili jakby z tej drugiej strony. Jestem organizatorem imprez biegowych, no komentatorem, no dziennikarzem, który przekazuje też to, co się dzieje na imprezach biegowych. Myślę, że taka jest rola tych, którzy przekazują albo tych, co organizują, żeby znali od środka imprezę, nie tylko z jednej, ale i z drugiej strony i z trzeciej strony. Staram się być wiarygodnym, a poza tym bez ruchu ciężko mi jest wytrzymać, a bieganie wciąż jest taką najprostszą formą ruchu, no i tego się trzymam. Co jest trudniejsze, kiedy się biega, jest zawodnikiem czynnym, czy kiedy się komentuje i obserwuje innych, jak biegają? No łatwiej zdecydowanie obserwować z boku innych, łatwiej komentować innych. No nie jesteśmy do końca rozliczani ze wszystkich potknięć, no być może z niektórych, ale komentator to jest zawsze ktoś stojący z boku, nie do końca biorący odpowiedzialność. Natomiast jak się jest zawodnikiem, są setne sekundy, są przygotowania, jest nietrafienie z formą, no jest wiele czynników, no i sport jest wymierny. W sporcie ktoś przegrywa albo wygrywa, ktoś biegnie szybciej, rzuca dalej i tak dalej, i tak dalej. Po tej drugiej stronie, no nie do końca tak jest. I ostatnie pytanie, dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego uprawiać sport? Myślę, że ilu ludzi, tylu ma powody do uprawiania sportu. Mi sport daje lekkość, mi sport daje takie wytchnienie od dnia codziennego. Dobrze się czuję, uprawiając sport. Chyba mojemu też organizmowi potrzebny jest jako taki wysiłek. Myślę, że to jest naturalne dla organizmu. Pamiętam taki okres, miałem około 3, no do pół roku, kiedy nic nie robiłem. Nic dobrego dla organizmu nic dobrego z tego nie wynikało. Polecam spróbować, ale przy każdej okazji powtarzam, że nie próbujemy nadrobić zaległości na pierwszym wyjściu na trening, jakikolwiek to by nie był, czy biegowy, czy piłkarski, czy jakiś inny. Stopniowo wchodźmy, przyzwyczajajmy organizm, wtedy organizm nam odwdzięczy się tym samym. I pamiętajmy o rozgrzewce, bo z tym różnie też bywa.
Z tym różnie bywa, dlatego mówię, spokojnie wchodźmy w ogóle w trenowanie, a jak jest trening, to spokojnie w ten trening wejdźmy i pozwólmy organizmowi się do tego przystosować. Gościem mojej Figury TV był Paweł Januszewski, mistrz Europy w biegach przez płotki z Budapesztu z 1998 roku oraz brązowy medalista z Monachium, bo o tym na początku zapomniałem, z 2002 roku.